Hej ekipa, witam was z Stanium, witam was ponownie w Distant Kingdoms. Jak widzicie, mamy nasze marzenie. Marzenie z poprzedniego odcinka o rudzie złota właśnie zostało spełnione. Wprawdzie wygląda to jakby meteoryt spadł z nieba, ale kto wie, może faktycznie tak było. A gdzie to się znajduje? Odpowiem wam szczerze, jak nasza osada jest w tym miejscu, tutaj, to jak widzicie, w tym miejscu gdzieś tutaj ta ruda złota była ukryta. No powiem wam szczerze, długo szukałem, ale jest jeden haczyk z tym związany. To miejsce nadal jest chronione przez niebezpieczeństwo i nie mogę tego przebić. Niestety nie dało rady, dlatego też trzeba będzie edytować naszą drużynę i dorzucić kogoś. Pomimo tego, że mamy dwie postacie bardzo fajnie wylewelowane, ale trzeba będzie kogoś dorzucić, kto będzie miał fajną zdolność. A na przykład tutaj z ludzi, bo łucznik, słuchajcie, on ma łucznika, on ma tutaj jakieś low light vision, czyli na przykład w nocy widzenie. No wiecie co, weźmiemy sobie tą postać, bo może się okazać, że ta postać będzie całkiem spoko dla nas. Mamy dwie zdolności, których z trzech, których nie posiadamy. No chyba, że znajdę sobie kogoś innego ewentualnie, ale nie wydaje mi się, żebym tutaj miał coś lepszego, bo tak wygląda, tak jakby to było właśnie tak. No wiecie co, zatrudniam tą trzecią postać, trzeciego bohatera i wyruszmy na tą drużynę, na to niebezpieczeństwo, bo chcemy zdobyć złoto. Druga rzecz, muszę w końcu zlikwidować to miejsce, bo z tego względu, że tak mam blisko tutaj niebezpieczeństwo związane z tymi ruinami i tym złem, które się tam czai, że ciągle tutaj mam, słuchajcie, przestępstwo. Przestępstwo poziom 15,3 z powodu właśnie, że są tu jakieś podziemie, które są ciągle nam tutaj zagrażają. Jak widzicie, pewnie też przebudowałem sobie farmę i podczas tej przebudowy farmy okazało się jedna rzecz. Mogę ustawiać różne rodzaje farm dla jednego budynku. Na przykład w tym momencie mam produkcję jednoczesną wołowiny i mleka, a tutaj na przykład mam wełnę, a na przykład tutaj mam wełnę i wołowina, więc wystarczy, że podczas dodawania wybieram sobie zmienne pole, inne pole i mam tą produkcję całkiem spoko. Taki układ pozwolił mi cztery domki, które miałem tutaj napaczkane, nawalone, lepiej zarządzać tym wszystkim. Tak samo młyn został przesunięty, co z kolei spowodowało to, że mamy i mięso, i mamy wszystkie dodatkowe zasoby, na które bardzo liczyłem. Dobra, uruchamiamy z portem rzeźnika, bo potrzebowałem trochę mięsa mielonego. Natomiast jak widzicie, magazyn w tej lokalizacji prawie jest pełny, pod kreskę już niedługo będzie. Niestety nie idzie oczywiście go upgrade'ować opowieśnie, ale mogę zbudować większy magazyn. Tylko gdzieś ten magazyn medium warehouse mogę go zbudować w dowolnym miejscu, na przykład tutaj. Ale na razie tego nie czynię, bo poczekam, aż się faktycznie tutaj zapełni. Patrząc co tutaj jest najwięcej, najwięcej jest kamienia, a to jest, nie ma problemu z tym. Wystarczy ustawić management i żeby on nie zbierał kamienia. I w tym momencie on nie zbiera kamienia i na przykład do magazynu tego, z tego względu, że ten magazyn łapie się w tym zasięgu, będzie zbierany kamień. Mogę także zmigrować część kamienia, mogę przecież też dzielić zasobami się, co na pewno będzie mi to potrzebne, ze względu na to, że chcąc wydobywać złoto z tej okolicy, ja muszę mieć w okolicy tutaj magazyn. No ale póki co nic na tym nie wiadomo. Jak tam nasza przygoda? I właśnie tak jak mówiłem, te przestępstwa ciągle tutaj, coś się dzieje, jakieś tutaj niebezpieczeństwa, no bo te blisko są te jaskinie, te podziemia. Dobra, jak tam nasza przygoda? Mam nadzieję, że już rozwiązali temat. Halo, halko? Udało się? No nie, nadal tam podróżują, więc czekamy na rozwiązanie i chciałbym naprawdę szybko pocisnąć temat tego złota. A propos, właśnie wchodzimy z trollami, mamy spotkanie, słuchajcie. Tym razem mamy spotkanie z trollami, nie z impami, tylko z trollami. Więc jak widzicie, mamy spotkanie przy rzece, gdzie musimy faktycznie nimi się popiąć i możemy atletyką użyć i wtedy przebędziemy. A możemy z Mana Infinity, żeby zbudować kolejny most, a spróbujemy many. Uda się to? Chyba nie, chyba jednak będzie trzeba atletyki. Przepraszam bardzo, a dlaczego oni mają... to jest dziwne, bo punkty AP im się nie zregenerowały. O nie, no i co teraz? No i co? No i wiecie co? Dziwna akcja zaszła, bo morale naszej drużyny, raczej morale, punkty ruchu naszej drużyny są praktycznie wyzerowane były. No w takim razie oni muszą wrócić i z powrotem te punkty odzyskać. Dziwne to, ale tak się wydarzyło.
Tym razem przygotowani troszkę więcej punktów AP, zobaczymy co z tego wyniknie, zobaczmy teraz, oczywiście użyję siły dla tego eventu, musimy szybko reagować, mam nadzieję, że uda się, okej, liczę na to, naprawdę liczę na to, że pokonamy ten las troli, bo jak widzicie trolle tutaj sobie zamieszkały, w ogóle jak te trolle wyglądają, no panie trolu, ojej, aleś ty brzydki, no spoko, podoba mi się taka postać, choć mogłoby ich trochę więcej tu choć po lesie. Mam nadzieję, że tym razem uda nam się pokonać tych las troli, bo bez tego może być ciężko. Póki co czekamy i mamy, o, Call Mind, poczekajcie, tutaj mamy szansę na ogień, nie, to już zatrzymamy, ale nas bardziej interesuje ta kwestia, gdzie tutaj będzie wydarzenie, bo liczę na to, że tym razem uda się nam przebić, uda nam się tutaj pokonać przeciwności losu i faktycznie będziemy mogli wtedy ruszyć dalej. No, jak widzimy, okej, przetrwaliśmy, ale musimy znowu banda gnomów, możemy walczyć z gnomami albo dyplomacji użyć, spróbujmy dyplomacji. Okej, udało nam się przejść bez problemu. Ciekawe, że koleś nie miał punktów ruchu, ale to co, przeszliśmy dalej? Dziwne to jest, jakby punkty ruchu nie były liczone. Okej, czyli tam jakieś sprawy inspekcji. Dobra, mamy to ogarnięte. To punkty AP, czekamy na tą informację, co tu się zadzieje. Bardzo niedokładnie jak dla mnie jest informacja tu przedstawiona, na jakim jesteśmy etapie, ile mam tych punktów. Ta rzecz można by poprawić, bo fajny system tego wysyłania tych questów. Szkoda, że nie ma polskiego języka, może się pojawi, liczę na to. Póki co jednakże czekamy. Mamy znowu jakieś walki tutaj. A, party AP to zabrało, czyli te punkty zabrało, rozumiem. Czyli jak nie mamy zero, to wysyła. Okej, słuchajcie, możemy się przesłać przez dalej przez trolle, natomiast możemy poprosić, żeby wskazał nam właściwą ścieżkę trolle. Użyjmy do tego Master Charmer, oczywiście, Master Charmer, proszę. I otworzyli bramy. No ale z tego co widzę, tych punktów AP nam troszkę braknie chyba. Coś mi się wydaje, że bo to została ostatnia akcja. Jeżeli teraz wykorzystamy wszystkie punkty AP, to już jest po grze i trzeba będzie może jednak na 4 osoby. No i właśnie, to jest to, że mamy wykorzystane. Teraz możemy użyć Master Charmer. Spróbujmy. Jak widzicie, teraz nie mamy zespołu. I teraz jak użyję odwagi tego kolegi, to super fajnie, ale właśnie skończyły się punkty. Czyli okazuje się, że jednak będę musiał do naszej drużyny skorzystać z pomocy jeszcze czwartego bohatera, bo trzech sobie nie możesz poradzić. No, złoto, niby prawie endgame'owe, jeżeli chodzi o tą wersję, o Early Access. Złoto jest mocno endgame'owym surowcem, bo w technologii to złoto jest bardzo wysoko i to złoto blokuje nam przed dalszym jej rozwojem, więc bez złota może być ciężko. W każdym razie, Bacera, mamy Nabul. A, to są może, no, aha, dobra. Nabul to pewnie będą ostatnia poziom naszej osady mieszkańców. Dobra, wszystko tak jasne, ale czekamy, żeby sobie zrekrutować po prostu kolejną osobę do drużyny. No innego wyjścia nie widzę, po prostu nie widzę. Jej, udało się, czterema bohaterami teren przejęty, udało nam się w końcu, słuchajcie, w końcu mamy dostęp do tego rejonu, złoto, złoto stoi przed nami otworem, o jak dobrze, o jak fajnie, no to ja nie będę przedłużał, oczywiście zobaczę co potrzeba, dużo drewna, dużo narzędzi, więc na dzień dobry zrobię, wiecie co, zrobię sobie magazyn w tej okolicy, zrobię sobie magazyn, w tym miejscu oczywiście ma... Gazem, Smell Warehouse, oczywiście wymaga od nas tylko pieniędzy do zbudowania, coś dosyć intrygujące. Natomiast tak, gdzie to złoto? Tu jest to złoto, więc tutaj mamy zasoby dodatkowe ekstra, czy coś stąd chcemy? Chyba raczej nie, wszystko dodatkowe mamy, choć poczekajcie, tutaj mieliśmy, no, zasięg tego jest ładny, więc można by to zrobić w takiej zasadzie. Okej, możemy zapłacić ewentualnie za szczęście, a nie, niech spróbuję zamaskować, ja nie będę kombinował żadnych takich, o, udało się zamaskować bez ponoszenia kosztów, jakiś ekstra smrodek mieliśmy w naszej osadzie, tutaj mamy jakieś złoża, ale wiecie co, dla mnie tutaj najważniejsze jest wyłącznie złoto, więc proszę bardzo, ładnie to postawić, tutaj zbudujemy oczywiście portal, dzięki któremu, a właśnie, zapomniałem, teraz sobie przypomniałem. Tylko sobie najpierw poczekajcie, to udało mi tutaj zrobić. Tutaj postawię sobie portal,
ale zapomniałem całkowicie o tym, że tutaj miał jeszcze funkcjonować totem. Totem o Foreman, czyli lepszego wydobycia, lepszej pracy. Więc proszę, ten totem postawimy. O, idealnie tutaj, idealnie. Właśnie o to nam chodziło. I tutaj, teraz złoto. Oj tak, złoto możemy tutaj postawić, więc chcemy w tym miejscu wydobyć złoto, goldmine, drewno i narzędzia. Nie ma problemu, tylko skierujemy w odpowiednim kierunku. Tu trzeba zbudować ścieżkę do naszego tutaj, tak, i stąd tutaj prościutko tędy tu. O, słuchajcie, mamy to, super, postawione. Tutaj zastanawiam się, czy jak ja zrobię w taki sposób, że łączę te ścieżki, potrzebuję narzędzi i potrzebuję drewna. No to wszystko będziemy mieć w tym magazynie. Czyli tworzymy ścieżkę, nowa ścieżka, bez jakiejś konkretnej nazwy. Super, edytujemy stąd, ma iść tu i będzie to wysyłane. Oczywiście niezależnie od długości, zawsze płacimy dwa. To akurat jest ciekawe, no ale dobra, zarządzamy. Chcemy wysłać dużo drewna, więc dajmy tu 100. 100 drewna, albo dajmy od razu 200. I do tego narzędzie. Narzędzie chcemy wysłać 200. I proszę to przyjąć. Choć zanim to ustawię, sobie sprawdzę. Tak, aha, no właśnie, to jest właśnie to, że musiałem zobaczyć, ile tych narzędzi tu jest potrzeba. 30. To nie ma po strachu, słuchajcie. Może to ładnie ogarnąć, więc jeszcze raz sobie to podpinamy. Proszę bardzo, łączymy. Aha, już jest ustawione, to 200 na 200. I tu rozładowanie 200. Tak. I 200. Stać mi na to wszystko, więc nie ma problemu. Proszę to rozładować. Jest zaakceptowane i liczę na to, że faktycznie bardzo szybko tutaj wyślą te zasoby. Tak, już lecą, już są zasoby. Super, wow, mamy 1100. Sporo tego, skąd się wzięło. Podwójna zmiana w kopalni węgla? Raczej nie, bo węgla w tym momencie nie ma potrzeby. Tutaj nam utrzymanie tego, więc jakoś się tak pozbyłem. Okej, okay, czyli wiecie co, jakaś ścieżka ma problemy, ale już mam surowce. Przepraszam, ja już mam surowce, niech tylko mi to ładnie zbuduję. Kopalnia złota się będzie budować. No i to będzie miodzie, słuchajcie, to jest cud malina, że już możemy sobie tu ładnie ogarnąć. Więc ja tą ścieżkę wywalam, nie potrzebuję już jej. Natomiast z drugą stroną będę potrzebował ścieżkę, żeby złoto trafiało do bazy głównej. Złoto, jak widzicie, jest, będzie wydobywane 350 jednostek. No, w końcu, tylko pytanie jedno zasadnicze. Czy ja tutaj muszę stawić portal? Raczej tak, bo tutaj ludność sama z siebie się nie weźmie. Oni sami tutaj nie dojdą, więc musimy postawić portal. I właśnie do tego idealne to jest rozwiązanie. Tylko to mamy ścieżki. Tak, to jest create portal. I ten portal postawimy sobie tylko o. Ciach stąd. I będziemy wysyłać się z ludnością aż daleko. Wiecie co? A może być to, ale te komunikaty lecą zwiększone. Tak, happiness. O, super. Niebezpieczeństwo 12%. Słuchajcie, wysyłam. Możemy stąd wysłać. O, proszę. I dzięki temu powinniśmy mieć to zlinkowane. Proszę, zobaczmy. Link portal. Tak, i tutaj dzięki temu mamy to połączone. Deed Road. Nie potrzebuję, więc tutaj już praca powinna ruszyć. Pracowników powinniśmy mieć. Więc liczę na to ogromnie, że będziemy mogli to fajnie rozwinąć. Oczywiście dodatkowo tutaj wydam, żeby lepsze wydobycie było. Złoto nam potrzeba, tylko trzeba jeszcze ludzi. A już pracują, 20%, a nie, bo 20%, bo mamy upgrade. Ale co ciekawe, nikt na razie w tym momencie nie pracuje, a wydobycie już idzie. To jest intrygujące swoją drogą, wystarczyło odblokować ten poziom. To wiecie co? Brakuje tylko kamienia i drewna, które wyślemy stąd. Ale to jest bardzo, bardzo, że to już się wydobywa. Intrygujące. W każdym razie wysyłamy złoto z tego miejsca. Musimy ścieżkę ustawić, więc złoto stąd. Proszę nową ścieżkę. Tak, albo inaczej, confirm. To będzie złoto. Złoto. To będzie ścieżka, która zawsze będzie, więc tej ścieżki nie będziemy starali się zlikwidować. Jeszcze raz. Nie mogę napisać czemu. Jakieś dziwne opóźnienie, słuchajcie, jest.
złoto. Dobra, mamy to. Eddie Road i stąd wysyłamy złoto do przemysłu, czyli do tego magazynu. I stąd będzie wychodziło, a właśnie tylko surowce jeszcze nie mamy, ale mogę zadeklarować, że złoto w tej postaci sztuk 50. Mam nadzieję, że będzie 50. Załadujemy i tutaj sztuk 50 będzie rozładowane. I super, właśnie o to chodziło. Proszę bardzo, zaakceptowane. Wiadomo, to są dwie sztuki, ale będziemy mieć możliwość produkcji w końcu. Co mnie bardzo, bardzo cieszy. Tylko zastanawiam się, czy to, że ten portal działa w taki sposób, to czy ludzie tutaj będą docierać? Bo mam wrażenie, jakoby nie chcieli. I liczę na to, że jednak dotrą. Bo jeżeli nie, to będzie trochę smutek. Przyznaję całkowicie, tego się nie spodziewałem, co tutaj zastałem. Mianowicie jest dosyć konkretne, słuchajcie, ograniczenie. Ograniczenie zasięgu danej osady. Na przykład tutaj mamy osadę orków. Ona wyznacza nam konkretny okrąg, w jaki możemy tutaj budować jakieś struktury, żeby one były zasilane przez pracowników. I taki okrąg łapie tutaj się minimalnie w tym miejscu. Co ciekawe, ten okrąg, ta struktura jest poza okręgiem, załapał się nam jeden osadnik. Natomiast tutaj, jak postawiliśmy ten magazyn, jak był, tak nie ma. Jak tutaj jest, tak nie jest ogarnięty. Nie rozumiem, o co chodzi. No dodatkowo tutaj, słuchajcie, tutaj w ogóle to nie funkcjonuje. I niestety muszę to skasować, bo nie obsługuje nam. Nie obsługuje nam, naprawdę nie rozumiem, dlaczego tutaj nie mogę zatrudnić sobie pracowników. Skąd się wzięło to ograniczenie? I w takim razie niech mi ktoś odpowie, jak mam, mając tak dziwny zasięg, ograniczony, tutaj jest zasięg naszej osady, spowodować, że tutaj się znajdą osadnicy, gdzie to złoto jest mega, mega, mega daleko. Te portale w tym oczywiście nie pomagają, bo te portale służą tylko do dalszej podróży, natomiast one nie poszerzają w żaden sposób pozyskiwania tych zasobów. Nie mam pojęcia, słuchajcie, nie mam pojęcia. Staram się tutaj jakoś ogarnąć całą tą sytuację, ale pozyskanie złota jest trudniejsze niż myślałem. Naprawdę jest trudniejsze niż myślałem. Nie rozumiem tego systemu, nie rozumiem tego. Natomiast też nie rozumiem to, że na przykład już postawiłem sobie gold smelter, dzięki czemu mogę cisnąć dalej badanie, słuchajcie. Mogę zbudować już w tym momencie library. Będę mógł zrobić labelery, czyli bibliotekę w momencie, kiedy osiągnę poziom 270 mieszkańców, a to naprawdę to już jest dosłownie formalność, bo tutaj zostało nam domek upgrade'ować. 270 powinno nam w tym momencie wskoczyć, to jest na 300, ja rozumiem, ale to nie jest ten quest, nie to. Bo to właśnie, żeby to odblokować, set focus unlock i dzięki temu odblokowaliśmy sobie bibliotekę, która daje nam dostęp do fajnych rzeczy. Natomiast tutaj mamy wieżę maga, mamy tutaj oczywiście już dostępne iron wealth, czyli dodatkowe rzeczy, świeczki i lepsze ciuchy, super fajnie, ale nadal nie łapię, w jaki sposób mam poskiwać stąd złotą. Naprawdę, słuchajcie, nie wiem. Nie wiem, na jakiej zasadzie ma to działać. Okej, tutaj wydobywam. To złoto trafia, znaczy powinno trafiać tutaj. Nie widzę tego w ogóle, żeby to w jakikolwiek sposób miało tam trafiać. Jeżeli chodzi, przepraszam bardzo, złoto. Gdzie mam złoto przetrzymywane? To mnie intryguje w tym momencie. Gdzie niby to złoto jest? Tutaj w magazynie nie ma. Czy któryś magazyn w takim razie to złoto ma? Bo ja teraz mocno, powiem wam szczerze, nie ogarniam, co tu się stało. Gdzie niby to złoto jest przechowane? Czy ktoś ogarnia? Mam trzy magazyny i nie widzę złota. A podobno złoto, według tego, jest tutaj. Nie rozumiem, gdzie to złoto niby jest przetrzymywane. Czy ktoś mi może to wyjaśnić? Jak to jest złoto przetrzymywane, jak my tego złota tutaj nigdzie nie mamy? Naprawdę, naprawdę nie rozumiem. W każdym razie ulepszamy, budujemy tą bibliotekę, budujemy to wszystko i chciałem zauważyć, że przy takim obciążeniu, jak teraz mamy 270 ludzi, gra powoli zaczyna lagować, gra zaczyna powoli być niestabilna, gra powoli traci na płynności.
I to mnie, i widzicie, gold ingot, żeby zbudować bibliotekę. No to nie tak łatwo, moi drodzy. Nie tak łatwo, żeby to zbudować. Ja oczywiście postaram się to zbudować, ja oczywiście. Ale, no, będzie to bardzo, bardzo ciężkie, żeby cokolwiek postawić. Patrzcie, gra już straciła na płynności w mojej ocenie. Gra już straciła tą szybkość działania. Bo już naprawdę robimy rzeczy, które są bardzo, bardzo, bardzo... Wiele tego rzeczy mamy już porobionych, tutaj mamy dużo efektów, dużo grafiki i tutaj już optymalizacja woła. Już prosi optymalizacja, że musimy coś więcej zrobić, żeby tutaj ta gra powinna być bardziej zoptymalizowana. Więc mam nadzieję, naprawdę mam nadzieję, że twórcy ruszą ten temat, poruszą ten temat kwestii optymalizacji i nie zostawią nas z tym wszystkim, bo gra ma się rozwijać, prawda? Gra powinna się rozwijać. Dobry kierunek jest według mnie, bardzo fajny kierunek na dalszy rozwój. Natomiast w tym momencie ja powiem szczerze, że przy takiej optymalizacji będzie coraz trudniej grać i prawdopodobnie my się zatrzymamy w oczekiwaniu na już ulepszoną wersję. Bo na dzień dzisiejszy gra leży z optymalizacją. Tak jak widzicie pewnie, że troszkę tutaj nam tego wszystkiego brakuje. Liczę na to, że faktycznie twórcy popracują jeszcze nad tematem, jeszcze to polepszą i będziemy się mogli cieszyć jeszcze lepszą grą, bo w końcu to jest nadal Early Access. No proszę, na ostatnim rzutem eksploracji udało się w końcu znaleźć osadę elfów. Gdzie są te elfy? Proszę mi pokazać. A tu jest osada elfów, słuchajcie, mamy to, osada elfów nam się ukazała i w tym miejscu i jakieś rubiny tu są, jakieś dżemy, super, spoko. Co jest nawet mi na rękę, osada elfów, o właśnie, przyjrzyjmy się, osada elfów wygląda właśnie w taki sposób, dosyć interesująco, zwłaszcza ta struktura, która wygląda dosyć mechanicznie, ale to jest nam nawet na rękę, bo okazuje się, że w tej okolicy także jest złoto i dzięki temu złotu, raczej kopanie złota tutaj zdobyliśmy, postawiliśmy i to się idealnie wpasowuje w możliwości naszej osady tutaj, więc możemy być pewni, że złoto tutaj będzie wydobywane. Niestety tą kopalnię sobie darowałem, nic z tego nie wyszło wyciągnąć, więc nie to nie, łaski bzy, bierzemy to co tutaj jest. W każdym razie liczę na to teraz, że pracownicy tutaj ładnie się ogarnęli, ładnie tutaj przystosowali. Proszę tutaj ładnie wydobywać. Czterech, o już i złoto ruszyło, słuchajcie, mamy złoto. W końcu, naprawdę w końcu, pod koniec. Ja myślałem, że złoto szybkie będzie do ogarnięcia, ale jednak nie. Uwierzcie mi, że to złoto wcale nie było proste do ogarnięcia, ale teraz możemy śmiało powiedzieć, dobra, mamy złoto, mamy to, więc teraz tylko trzeba ustawić linię transportową dla naszego złota z tego miejsca. Aha, to trzeba wywalić, bo to już jest niepotrzebne. Możemy wywalić nową drogę, wstawić złoto z tego miejsca tu i to jest gold albo złoto. Złoto, super, mamy to i właśnie tak miało być od samego początku, w końcu i na przykład root go będziemy wysyłać 50 w to miejsce i tutaj te 50 sztuk oczywiście będzie rozładowywane. Bardzo mi to cieszy w końcu i możemy w końcu rozpocząć dalszą produkcję, natomiast no de facto jesteśmy troszkę zablokowani, bo dopóki nie będziemy mieć sztab złota 20 sztuk, to nie możemy zbudować biblioteki, tak już się już nawet zająknąłem i nie będziemy mogli dalej rozwijać, bo wszędzie chyba tylko jedna struktura, nie, to wymaga biblioteki, to wymaga biblioteki, to wymaga biblioteki i dalsze rzeczy także wymagają biblioteki, więc bez biblioteki, bez wyższych tierów nie jesteśmy w stanie nic więcej zrobić. Mimo wszystko liczę na to, że dojdziemy do końca tych badań, dojdziemy do końca tych wszystkich rzeczy, odkryjemy wszystko co tu się da. Jak widzicie, Gemmine, czy faktycznie jest biżuteria. No i tu jest teatr jeszcze i Gold Workshop i ogromny magazyn. No dużo, dużo fajnych rzeczy tutaj nas jeszcze czeka. Natomiast, jeżeli wam się dzisiejszy odcinek podobał, zapraszam was serdecznie do łapkowania, do polecenia i do komentowania. A ja postaram się do kolejnego spotkania już ogarnąć tą bibliotekę, żebyśmy mogli w końcu ruszyć dalej. Za dziś wam ogromnie dziękuję, pozdrawiam was z Taniu. Na razie, hej!